Cześć, wam dzisiaj jest wizu wizualnie witam was w grze, która nazywa waszym Genshin Impact w serii o tym samym tytule. Ja miałem dzień przerwy, bo wszystko co widzieliście wczoraj było nagrywane z wyprzedzeniem, więc dla mnie jest powrót do nagrywania z Genshin Z waszej perspektywy. Nic się nie zmieniło. Jest nawet więcej wczoraj było, bo jeszcze wrzucałem zapis live streama, którego mieliśmy na Twitchu i dziękuję wam bardzo za obecność. O tym będzie dzisiaj troszkę więcej. Jakbym zaczął mam rotać, bądź nie mówić, to przepraszam, mam makabryczną migrenę i jest godzina 14 praktycznie, żeby zwleć zwlec się z łóżka to był wyczyn, ale jest o czym mówić więc zwlec się z łóżka powinienem obróćmy tutaj bo widok jest przepiękny i czaderski ale do tego też dojdziemy na koniec. We wczorajszym odcinku przypominałem o kodach, które miały już teoretycznie może nie działać i działały, w sumie działają aż do dzisiaj w w tym momencie chyba już przestały działać, ale wczesnym rankiem jeszcze kodziki na Primogemy działały, dlatego, że Jo miało buga dla tych, którzy logowali się do gry bądź na stronę przez e, konto twitterowe swoje, chyba taka opcja też istnieje z tego, co zrozumiałem i bug był taki, że oni mieli problemy z zalogowaniem się i problemy z robieniem czegokolwiek w opcjach, co oznacza, że trudno im było odebrać swoje kodziki przez trąkę i musieliby to zrobić przez grę, co oczywiście nie jest większym problemem dla chcącego nic trudnego, ale miho.io ze względu na tego buga przedłużyło czas trwania tych kodów o ponad jedną dobę. Więc, jeżeli ktoś się załapał wczoraj, to załapał się fartem, dlatego że Micho ją miało buga. Taka informacja. Jest coś, co powinno się było pojawić na wczorajszym odcinku, ale jako, że wczorajszy odcinek był nagrywany faktycznie z wyprzedzeniem, to nie dostałem jeszcze wtedy tego maila. A tym mailem jest mail urodzinowy dla Siao. Siao ma urodziny i jest to miła sytuacja, bo zazwyczaj ten koleś w życiu nie miał zbyt łatwo, więc fajnie, że o nim pamiętają. Ja oczywiście o nim zapomniałem, bo noc, Znaczy, nagrywałem z wyprzedzeniem, więc nie wiedziałem, że ma urodziny. Nie sprawdziłem. Dat. Ale, ale jak tutaj widzicie, daje nam te kryształki i daje nam swoją ulubioną potrawę czyli Sweet Dream to migdałowe tofu, takie tam teges teges. Tak? On miał migdałowe tofu? Sweet Dream to jest jego specjalna potrawa jak się krawci migdołowe tofu, jak dobrze pamiętam. Dobra, odbierzmy i dziękujemy Ci, Siao, jesteś super, jesteś bardzo, bardzo osą postacią w grze, bardzo mocną postacią w grze, więc spróbuję o tobie nie zapominać. Jesteś kolejną postacią u mnie w kolejce do złożenia po tym, jak ogarnę Zongliego, więc... Nie, nie ten czopek, ten kolo, więc wszystkiego najlepszego, Siao, spóźnione, ale prosto z serduszka. Założył maskę, żeby nie widzieć. Jak już wszyscy jesteśmy, to na Twitterze zrobił się wysyp artów związanych z tą postacią. Ja wam tutaj wstawiam z Mimun. Mi, nie, nie, wiem, nie wiem, jak to się powinno czytać. Już standardowo, nie? Link macie oczywiście do tego Twitterowego konta na dole w przypiętym komentarzu. I Ciao arty są bardzo fajne, bardzo sympatyczne. I to był ten moment, że zacząłem się zastanawiać o co chodzi. Bo są jedne fajne arty, drugie fajne arty, o to zapiszę, nawet dodam do odcinka, trzecie fajne arty, czwarte fajne arty, potem odpalam grę. Jest mail urodzinowy od siao. No dobra, ale, ale są, ale są, więc polecam wskoczyć na dole. Na oficjalnym Twitterowym koncie Paimona Gęszina też jest mnóstwo retweetowania. Świetnych grafik z Siao. Zawsze jak są jakieś urodziny czy jakiś fajniejszy event, to ludzie, którzy robią w tym momencie na czasie grafiki, są bardzo często retweetowani przez Paimona i można znaleźć naprawdę fajnych grafików, jeżeli arty Was interesują, jako i mnie interesują. Jak już tutaj jesteśmy, to wypadałoby wspomnieć na temat skrzynek słów kilka. Ogólnie z tego co wiem skrzynki się respawnią raz na jakiś czas. Nie wiem jak często i nie wiem w sumie jakie do końca, bo zazwyczaj trafiam na te najgorsze możliwe skrzynki, z których praktycznie sam krap leci, ale fajnie, że dają cokolwiek, więc jest takie je! Yeah! dali kolejną skrzyneczkę. Ostatnio miałem taką sytuację, że skoczyłem chyba nawet siedząc z wami na Discordzie, tak na pewno siedząc z wami na Discordzie, skoczyłem na Pyro Regis Vina i teleport pojawiam się tutaj, mam już lecieć tak obejrzałem się w bok, bo coś zahaczyło, mój nie wiem, kątem oka zauważyłem, że coś tam jest, czego tam nie powinno być, bo na pewno tam tego ostatnio nie było. Zobaczyłem jedną, drugą, trzecią, w sumie na tym nagraniu widać trzy skrzynki, bo jestem po tworzeniu pierwszej, ale łapiąc te trzy skrzynki znalazłem jeszcze kolejne dwie lub trzy, więc pięć lub sześć skrzynek znalazłem zespawnionych koło siebie, nowych, bo niedawno tutaj w tych miejscach biegałem, więc bankowo to nie były skrzynki, które mogłem gdzieś przeoczyć. No nie w tym miejscu akurat. Żeby były jeszcze zabawniej, to są skrzynki otoczone tym polem siłowym, czyli są przez bandę mobów, którą jak się wytłuczę, to wtedy można odebrać nagrodę, znaczy się otworzyć skrzynkę i to jest o tyle dziwne, że wydawało mi się, że te skrzynki z polem siłowym nie mogą się respawnić. Zresztą słyszałem bardzo różne mylne informacje na temat respawnienia skrzynek. Niektórzy od dłuższego czasu utrzymują, że nie ma czegoś takiego jak respawn skrzynek i wszystkie skrzynki, które są w grze, to są te od samego początku, tylko je przeoczyliśmy. Inni twierdzą, że skrzynki pojawiają się na nowo, a są nawet tacy, którzy mówią, że mogą lecieć z nich i Wydaje mi się, że z tych przynajmniej z jednej poleciał mi dwa primogamy, więc moje pytanie jest do was. Czy wiecie o jakimś oficjalnym potwierdzeniu, jak to działa? A jak nie, to jakie są wasze doświadczenia ze skrzynkami? Żeby było zabawniej, ja mieszkam w dość starym domu, to stary ród jest! Stara krew w mych żyłach płynie. I takich skrzyni, jak w poterze przed łóżkami, to u mnie w domu ci dostatek, totalnie. W ogóle jak będę robił tutaj remanent i będę to wszystko przesuwał. I łóżko się przesunie najprawdopodobniej, więc może zniosę sobie ze strychu jedną z tych skrzyń żeby postawić sobie ją w nogach łóżka żeby mieć w ogóle jak DORMITORIUM z Hogwartu, żeby było zabawnie, co ja tam będę trzymał? Wiem, wytnę w tej skrzyni dziurę i zrobię tam taki domek dla Graży i ona się tam będzie chowała dobry plan. Powinienem zaznaczyć, że jedna z tych skrzyń ma szklane wieko więc widać co jest w środku, więc mogę tam zrobić domek dla kota podświetlany lampeczkami choinkowymi i Grażynka jak będzie wchodziła i będzie się to zapalało wtedy to będzie widać raz, gdzie jest Grażynka, a dwa, że będzie miała idealne miejsce ten to, 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 dobry plan, dobry plan jest. I teraz wklejam wam tutaj i słów będzie kilka na temat filmików, w którym ktoś połączył znane nam wyniki finansowe danych banerów, więc jesteśmy w stanie porównać kto jak sobie poradził, kto dał sobie lepiej radę, kto dał sobie tragicznie radę, ogólnie jakie są wyniki finansowe dla Michojo. Weźcie pod uwagę, że jest to zbiór z nieoficjalnych źródeł, więc nie jest to oficjalne potwierdzenie, jak naprawdę było. Ale z tego, co wiemy, powinien być on mniej lub bardziej zbliżony do tego, co faktycznie Michojo wykręciło na danych banerach, co nam mówi. No też o Popularności danych postaci. Czyli numerem jeden ze wszystkich bohaterów był do tej pory Venti, i wydaje mi się, że tutaj jest zliczone tylko pierwsze podejście Ventiego. Jak widzicie, ono wygląda dość dziwnie, bo w tym momencie gra startowała i ludzie tak dość haltycznie rzucali hajsem w stronę tej gry. I nie ma takiego wysokiego spajka, że nie zarobił jakoś makabrycznie dużo na raz, ale utrzymywały się duże zyski przez dłuższy czas, co przebija praktycznie wszystko, co było później. Co więcej, to Venti ma drugi najwyższy Spike ze wszystkich postaci, czyli mamy Venti'ego, który miał wyniki bardzo wysokie, ale utrzymujące się na średnio niskim poziomie. Później była Clee z bardzo wysokim spajkiem i spadkiem. A kolejny taki wysoki spike i spadek to jest przedostatni baner, który mieliśmy, czyli Venti, właśnie. Więc Barbatos zarobił przy pierwszym podejściu 31 milionów dolarów i 775 tysięcy. No plus minus, tak wiecie, to jest prognozowane wyniki, bym powiedział, w oparciu o częściowe dane finansowe, jakie mamy. Drugiego, baner, rerun tego banera, zarobił aż 11 milionów 400 tysięcy. Więc widzicie, i za pierwszym razem i za drugim razem hapnął, w momencie w którym ten filmik był składany, baner z Ventim chyba jeszcze nie zszedł, co oznacza, że dane są niekompletne i mógł zarobić, najprawdopodobniej zarobił jeszcze więcej, bo na koniec zawsze jeszcze jest ten uptake taki mały. Więc klima 20 925 tysięcy, Zongli ma 15,5 miliona dolarów zarobku, więc jest to trzeci baner, taki pojedynczy baner, który hapnął bardzo dużo Kasy i depcze mu po piętach Siao i jego 15 milionów 100, więc tutaj jest bliska walka. Ganiu jeżeli wytnę, to konkretnie może ten moment spróbuję tutaj wstawić. Ganiu ma prawie 15 milionów, to jest 14 milionów 800, to są tak kosmiczne sumy, że nawet sobie tego nie wyobrażam, ale jeżeli przyjrzycie się Ganiu, to było tak, że ona miała całkiem niezły wynik, może troszkę lepszy od tego, co miał Albedo i to się utrzymało i był drobny uptake zaraz po tym, jak był Spike. To był ten moment, w którym gracze kapnęli się, że rolują po fajną postać, no no, ciekawsza niż Albedo dla nich. Nagle się okazuje, że nie dość, że jest ciekawsza od Albedo, to jest to jedna z najbardziej OP postaci w grze. W tym momencie to była chyba nawet najbardziej OP postać w grze. Do momentu wyjścia z Ciao nie było takiego jakby konkurencyjnego szarpania się o to miejsce. Co oznacza, że przy okazji banera z Ganiu mamy taką nietypową sytuację, że nie ma tego spajka. Osiągnęliśmy szczyt i schodzimy teraz na dół, w zależności od tego, jak szybko tak dużo ten baner jeszcze do hapie hajsu. Tylko tutaj było... Osiągnęliśmy szczyt! Nie, 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 nie. Szczyt jest jeszcze kawałek wyżej, więc Banner zganił jest bardzo nietypowy i bardzo żałuję, że po nią nie rolowałem. Później kolejne miejsce to jest Hutao, i tutaj akurat nikogo to nie powinno dziwić, no bo Hutao to jest Hutao Nation! Hultaye! Venti Rerun, o którym wspominałem, Child, który zrobił znacznie, znacznie, ale to znacznie mniej niż Michoio oczekiwało. To jest ten banner, który, jak dobrze pamiętam, wywołał drobną. Panikę w szeregach Michojo, bo oni się spodziewali, że każdy banner będzie się zachowywał mniej lub bardziej tak jak banner z Venti lub z Kli. Wiadomo, Venti pierwszy banner to był nietypowy banner, bo to był start gierki, ludzie jeszcze nie wiedzieli na co rzucać kasą, ile rzucać kasy, na co trzymać, czy trzymać, czy rzucać od razu. Więc Venti był taki trochę porąbany, a później była Kli, która miała świetne wyniki, i nagle jest przeskok z Kli: 20, prawie 1 milionów na Chelda. 9 milionów 300. Widzicie, że rozrzut jest makabryczny. I tu była lekka panika. Problem był w tym, że wszyscy wiedzieli, że Zongli się zbliża, a Childa... Na którego znacznie mniejsze zainteresowanie było, upchnęli między Kli, która zarobiła makabrycznie dużo, a Zongli'ego, na którego wszyscy czekali. Więc Child padł ofiarą mniej lub bardziej swojego umiejscowienia. Zastanawia mnie, jak poradził sobie Child na nowym banerze, ale nie ma jeszcze kompletnych danych, więc nie będę ich analizował. Później jest Albedo, i Albedo zarobił 9 milionów 100, i to jest zadziwiająco wysoki wynik, jak dla mnie, bo wydawało mi się, że ten banner poradził sobie znacznie, znacznie gorzej niż banner z Childem. No i oczywiście na szarym końcu jest. Jest kaching, którą chyba nawet przebił Staw Homa. Jeżeli chodzi o rolowanie na banerze. No i ten baner z jest bardzo specyficzny, ale na niekorzyść kaczyng działa jeszcze to, że podobnie jak Child została upchnięta między dwa banery, na które ludzie czekali. Siao, który jest czwartym, najbardziej kasogennym banerem, jaki był, a Hutao, która została nagle makabrycznie wyhypowana i wszyscy na nią czekali, wiedząc, że ona będzie, czy właściwie wierząc, że ona będzie. Więc patrząc chronologicznie, mamy mniej lub bardziej taką sinusoidę aczkolwiek nie do końca, bo jeżeli na samym początku to są ząbki na od Dobra, jego nie liczymy, to była specyficzna sytuacja. Kli jest bardzo wysoko, chelt jest bardzo nisko, zągli znów jest wysoko, może nie bardzo wysoko, ale. No, w sumie bardzo wysoko. Albedo jest znacznie niżej, Ganiu jest znacznie wyżej, później po Ganiu znowu jest jeszcze wyżej, Siao, ale to jest też kwestia tego, że na Xiao było ogromne, bardzo długie oczekiwanie, bo to była ta postać jeszcze z bety przed premierą gry, na którą wszyscy czekali, bo wszyscy wiedzieli, jak bardzo on jest. Więc pomijając Siao jako ciekawą postać, którą ludzie chcieli o ciekawym gameplayu, to jeszcze był ten mit, że on jest tak potężny i niezwyciężony, że on rozwiąże wszystkie problemy w tej grze, jeżeli ktoś jakiekolwiek gameplayowo miał i zasadniczo to się mniej bardziej sprawdziło, aczkolwiek nie jest tak mocny jak był na betach. Posiało jest ten makabryczny spadek na Catching yy, i troszkę uptake na Home, ale to są dwa różne banery są. Więc Catching boli później jest wzrost na Hutao i kolejny wzrost na Wentiego i z tego co wiem jest spadek duży i bolesny na Childa. Child na tym banerze chyba sobie radzi gorzej niż na swoim pierwszym i głównie jego baner ciągnie Rosaria. Link do tego filmiku macie oczywiście na dole w przypiętym komentarzu. Więc nie wiem jak wy na to patrzycie, dla mnie ta analiza jest bardzo ciekawa I daje nam sporo informacji na przyszłość, bo to są dane, które pozwalają nam się mniej więcej zapoznać z tym Jak będą ustawiane kolejne banery Że twórcy często sobie zdają sprawę z tego, że niektóre postacie będą miały podgórkę Na przykład no tu są ploty na temat Bajzu trochę, że on nie jest tak popularny jak się twórcom wydawało, że będzie Więc wydaje mi się, że Mihojo może wejść w ten rytm wrzucania nowych postaci, hypowanych postaci na te gigantyczne spajki A później postacie wracające bądź na które nie da się nakręcić hajsu, spisując je trochę na straty może aczkolwiek jakie to są straty, powiedzcie mi, jak na banerze skacching, tu właściwie nic nie musieli podziałać, bo już wszystko, cały content mieli i zarobili na czysto 1 930 tysięcy, to jakie to są straty? Ale wiecie o co mi chodzi? Między duży baner a duży baner wstawić coś mniejszego, mniej popularnego i tam bazować na nowych postaciach czterogwiazdkowych, albo te banery przeznaczać właśnie na jakieś dziwne eksperymenty. Wydaje mi się, że to może być kierunek w którym hoyos z banerami pójdzie. Nie ze względu na to, że takie mają plan czy coś, tylko ze względu na to, że takim się Sinusoida ułożyła, więc można się w nią wstrzelić i wycisnąć z niej jak najwięcej. I teraz adnotacja. Wizu popełnił błąd, duży błąd na streamie. Powiedziałem coś, co jest nieprawdziwe i szczerze powiedziawszy nie zdawałem sobie z tego w ogóle sprawy. Przytoczyłem anegdotę o K, który na tym evencie Windbloom Festival pisał poezję pod okiem Venti'ego i zacytowałem to, to znaczy zacytowałem tam, przytoczyłem to bardziej, bo... Nie pamiętam dokładnie jak to po chili czurlowemu było. Mimuha je yeah oznacza, kocham cię w języku chili czurlów Jakoś tak to poszło. Rar. That means I love you in dinosaur. To jest coś, co wynikło z rozmowy, żeby było zabawniej na Instagramie i został podesłany mem do tego, więc pośmieliśmy się, pogadaliśmy na ten temat. I ja sobie to zakodowałem bez sprawdzania, że to jest prawdziwa informacja. Wygląda na to i tu mnie poprawia witaminka B12, że... Jest to wyrażenie, które oznacza coś w stylu "triumfuje nad tobą, triumfuję nad wami i to zmienia całkowicie postrzeganie tej relacji między Keją, którego tam przodkowie czy, czy rodzina bliższa, dalsza no, w chwili czurle poszła. Nie sprawdziłem czegoś, popełniłem błąd mea culpa. Nie mam nic na swoje usprawiedliwienie, dlatego nagrywam fragment, w którym się usprawiedliwiam. Ale dobre trafne spostrzeżenie witaminka B12. Bardzo dziękuję za zwrócenie uwagi na to, żyłbym w błędzie i podawałbym ten błąd dalej, a biorąc pod uwagę, że ma się jakieś zasięgi, to jest głupia sytuacja, jak taki błąd podaje się dalej. Nieładnie, Wizu, nieładnie! Jak już na streamie jesteśmy, to wróćmy do kilku rzeczy, które na streamie były i tutaj uwaga, spoilery, spekulacje, spoilery, spekulacje będą jak nie chcecie spoilerów i spekulacje, to przewijać dalej. Dostaję od was sporo komentarzy na tak jak od Mr. Kowal 92, że ta pani w różowych włosach, czyli ta cała Sakura, jest według innych ludzi zajmujących się gęsinem, którzy mają jakieś fajne wtyki czymś w stylu underlink, czyli podwładna, i jest przyjaciółką Raiden pochodzącą z Wysokiego Rodu, która zna ganiu i zągliego, więc nie jest to Ryden. Czyli mniej więcej tak jak my spekulowaliśmy z tym, że ja jej ustawiłem miejsce takie troszkę bliżej do tego, co ma ganiu albo Kaching, czyli te takie podwładne, pomocne do one a wygląda na to, że ona będzie tą główną zarządzającą w imię Raiden, czyli ona będzie tą Ningguan dla Inazumy, jeżeli tak to w ogóle można porównać. Ale wygląda na to, że nasze spekulacje na streamie, wasze jako czatów, którzy się bardzo, bardzo aktywnie wtedy odzywaliście i nie wyrabialiśmy z czytaniem wszystkich komentarzy, oraz Erevis i Loro, którzy byli ze mną na tym streamie, byliśmy blisko. Wygląda na to, że byliśmy blisko. Jeżeli oni faktycznie mają jakiś insight i wiedzą więcej, to ten insight zgadzałby się z naszymi spekulacjami, więc całkiem blisko, całkiem blisko. Jak już przy jesteśmy, to wyciekły kolejne mapy, które pokazują całe tierat. Problem jest w tym, że coś nam się tutaj nie zgadza. To znaczy mi się coś nie zgadza. Ta mapa, która bodajże pojawiła się ostatnio u Lumi, albo przynajmniej jest podpisana per Lumi, nie zgadza się z tym, co ja kojarzę z przecieków i nie zgadza się z tą mapą, którą dostałem jakiś czas temu i może to być problem ze eskalowaniem, bo to wygląda jak mniej więcej to, o czym ja słyszałem, tylko ustawione w innym miejscu i rozciągnięte tak, że to się nie mogłoby tam znajdować. Nie jestem jednak pewny, która strona się myli, więc trudno mi jest to ocenić, bo... Nie mam, nie mam dostępu do plików źródłowych, więc mamy mapę, która się nie zgadza z przeciekami, a przecieki nie zgadzają się z tym, co usłyszeliśmy na live streamie, ale na jego chińskiej wersji i to było tłumaczone, więc nie wiem, czy tłumaczenie było poprawne. Więc jeżeli założę, że tłumaczenie było poprawne i naprawdę to było powiedziane na chińskim streamie, to o trzech wyspach, co się nie zgadza z przeciekami, które mówią o dwóch wyspach, co się nie zgadza z mapą, którą widzimy, gdzie te wyspy są właściwie połączone w kawał kontynentu, ktoś się gdzieś myli i coś jest nie tak, najprawdopodobniej. Podobnie ta mapa jest po prostu poprzeklejana z dostępnych rzeczy i ktoś coś źle zeskalował i źle wkleił. Więc jeżeli natkniecie się na jakieś mapy, to patrzcie na nie przez pryzmat tego, że to jest kolaż z dostępnych informacji i tu może być coś mocno siępnięte, ale nie wiadomo na którym etapie i z której strony. To siedzisko, to miejsce do siedzenia zostało podesłane przez użytkownika Nikiem i Czaku. Chyba poprawnie to przeczytałem. Dziękuję bardzo. Jest tu naprawdę ślicznie. W którą stronę się nie rozejrzeć, to są piękne widoki. A wizu siedział i patrzył cały czas w jedno miejsce. Cały czas w jedno miejsce. Nie, bo było widać. Wang Shu i tamte góry piękniej. Wydawało mi się, że ten krajobraz jest naprawdę malowniczy. Pamiętajcie też, że wciąż trwa daily check in web event, w którym nagrody do zgarnięcia są za codzienne odklikiwanie się na tej ich stronce. I to jest zasadniczo wszystko, co ja dzisiaj dla Was mam. Więc życzę Wam miłego dnia, dobrego odzonka, świetnych pięciogwiazdkowych roli, dużo zdrowia i widzimy się się przy następnej okazji, może jutro. Do następnego i hej. Aczkolwiek walenie głową w blat, kiedy ma się porządną migranę, jest naprawdę, naprawdę, naprawdę głupim pomysłem.